Jak nie brać dla siebie nieprzyjemne sytuacje z współpracownikami. Cześć, witaj na Self Flow. Dzisiaj pytanie od naszych widzów, czyli jak mniej brać do siebie nieprzyjemne sytuacje z współpracownikami. Konflikty, nieprzyjemne komentarze. Co robić zarówno doraźnie, jak i jak może pracować z tym w dłuższej perspektywie. Krótkoterminowo mamy kilka opcji, kilka rzeczy, które możemy tutaj próbować robić. Jedna rzecz, miej świadomość, że redukcja stresu jest czymś, co. Wymaga pewnego czasu. To znaczy, nasz układ współczulny i przywspółczulny, odpowiedzialny za pobudzenie i uspokojenie, w większości są bliźniacze. W większości je na jedną rzecz jest kontrreakcja drugiej, czyli mamy oddzielny system na przykład na podniesienie tętna i na obniżenie. Ale są dwa wyjątki. Są dwie rzeczy, które są tylko i wyłącznie we współczulnym, i to jest reakcja potu i stres. Reakcja stresu, reakcja pobudzenia. I jest to niestety pewnym ograniczeniem, bo bardzo ciężko może być wyjść z tej sytuacji stresowej od razu. Więc bardziej trzeba dążyć do tego, żeby nie podkręcać jej w sobie niż tu i teraz się zmusić do tego, żeby się uspokoić, bo to może wymagać od nas chwili czasu. To powiedziawszy, to, co możesz zrobić, tu i teraz w danej sytuacji, Technika tak zwanej pojedynczej dysocjacji, czyli wyobraź sobie, że wykonujesz krok w tył i patrzysz na samą sytuację z zewnątrz, albo że jesteś obserwatorem, który za okna patrzy na tą wymianę, albo kimś, ogląda film o tej sytuacji. I taka pojedyncza dysocjacja pozwala odrobinę zredukować emocje. Druga rzecz, nazwanie tego, co czujesz. Nie mówię na głos, samemu dla siebie. Ok, ja teraz czuję się. Kurzony, zasmucony i bezsilny. Ja teraz czuję się zaatakowana i poniżona. Nazwanie tych rzeczy daje Ci już konkretny układ, który pozwala zredukować znowu intensywność odrobinę. Możesz się przyjrzeć tym, jakie myśli się pojawiają w Twojej głowie. Nie zawsze będziesz w stanie od razu coś z nimi zrobić, ale jeśli przyjrzysz się temu właśnie, jakie te myśli są, to później łatwiej z nimi pracować, i czy sięgniemy do narzędzi terapeutycznych, jak terapia poznawczo-behawioralna, czy do wielu innych, to tam bardzo często jest takie zwrócenie uwagi: OK, no dobra, co się w tej sytuacji dzieje w Twojej głowie? Jakie schematy, jakie mechanizmy się uruchamiają i co możemy w tej sytuacji z tym zrobić? I a warto tutaj też się przyjrzeć temu, na ile te sytuacje są obiektywnie nieprzyjemne, a na ile my je tak interpretujemy. I tutaj przede wszystkim jest ważna kwestia tak zwanych dynamicznych interakcji statusowych. To znaczy my jako ludzie jesteśmy zwierzętami hierarchicznymi i mamy pewną rywalizację o hierarchię. Nie możemy jej uniknąć, więc to, co robią przyjaciele, to, co robią ludzie mający bliskie relacje, to robią z tego pewnego rodzaju zabawę, pewnego rodzaju grę. Tak jak koty, które potrafią się siłować w rodzinie, ale wciąż jest to często zabawowe, jest to nie przejaw agresji, tylko też jakiejś bliskości i bezpieczeństwa, że można to robić w takich właśnie warunkach. I w wypadku takich często sytuacji interpersonalnych w zespole, te nieprzyjemne komentarze mogą nie być złośliwe, tylko mogą być zaproszeniem do tego rodzaju gry. Do tego, żeby osoba, która słyszy takie komentarze, sama się odgryzła, sama też rzuciła coś podobnego, bo to pokazuje, że okej, okay, jesteś jednym, jedną z nas, należysz do grupy, czujesz się z nami bezpiecznie, a my czujemy się z tobą bezpiecznie. I wiem, że nie dla każdego to będzie łatwe, dla nie dla każdego będzie to coś, co mogą łatwo zaakceptować, ale jest to coś, na co warto szczególnie zwrócić uwagę i z czym warto potencjalnie popracować, zyskać troszeczkę więcej dystansu do tego. Oczywiście nie zawsze. Czasami takie sytuacje będą czystym konfliktem albo będą czystym, nieprzyjemnym komentarzem mającym nas zranić. Natomiast zwłaszcza w środowisku IT zaskakująco często to, co nawet zewnątrz HR mógłby postrzegać jako o, okej, okay, to jest już zaraz 20 pozwów mobbing. Tu jest takim wyrazem sympatii, tylko no, takim bardzo niekoniecznie delikatnym. I zrozumienie tego może wiele pomóc. Więc to są rzeczy na tu i teraz. Długoterminowo pierwsza kwestia jakie masz cele w takich sytuacjach, na czym ci zależy, czy nie bierzesz tam celów niezależnych od siebie. Wiem, że to jest coś, co mi wraca bardzo często w tych materiałach, no ale takie cele są bardzo ważne i coś z nimi warto tutaj zrobić, warto się przyjrzeć, czy nie mam takich celów, jak chcę dobrze wypaść, chcę, żeby mnie wszyscy lubili i jeśli masz takie cele, no wtedy warto je zmienić. Po drugie, tak zwany trening mentalny. Trening mentalny polega na tym, że wyobrażasz sobie, że robisz daną rzecz w tempie 1 do 1 i w tak zwanej asocjacji, czyli jakbyś patrzył swoimi oczyma. Czyli korzystając z tego, że mamy tutaj Hadesa do pomocy, jeśli normalnie pojedyncze pogłaskanie kota zajmuje mi powiedzmy 2 sekundy, to wyobrażenie sobie takiego pogłaskania też powinno zająć 2 sekundy. Nie, jak w większości naszych wyobrażeń, nie powinno to być dużo przyspieszone, nie powinno to być coś, czymś dużo, dużo szybszym. I oczywiście takie sytuacje mogą bardzo różnie wynikać i pewnie nie przygotujesz się na wszystkie, ale im bardziej zróżnicowane scenariusze rozegrasz w swojej głowie w takim formacie, czyli tempo jeden do jednego i asocjacja, czyli jakbyś patrzył, patrzyła na tą sytuację swoimi oczyma, a nie będąc z zewnątrz, nie oglądając właśnie tej dysocjacji, o której wspominaliśmy, jako reakcję na. Krótkoterminowy stres, krótkoterminowy problem, to może nam dać sposób na to, żeby to zredukować, bo przyzwyczajmy się do tych sytuacji, zbudujemy pewne strategie, zbudujemy pewne wzorce i łatwiej będzie nam z tym pracować. Druga kwestia, może warto się zatrzymać i przeanalizować sytuację z perspektywy długiej osoby. Jakie są jej motywacje, na czym jej zależy? Może być tak, że długa osoba nie tyle chce na nas zaatakować, ale po prostu nie potrafi inaczej. Może być tak, że druga osoba chciałaby, żeby zrobić dla nas coś dobrego, ale nie potrafi się komunikować. Może jest tak, że nie potrafi sobie radzić ze swoimi emocjami i dlatego wybucha, a nie dlatego, że nas nie lubi. Więc warto się zatrzymać i o tym pomyśleć. To powiedziawszy, jeśli... Ktoś nie potrafi sobie radzić z emocjami, to jasne, to może mi pomóc pogodzić się z tym, że się tak zachowuję, ale wciąż, jeśli ta osoba przekracza granice, z którymi czujesz się komfortowo, to ważne jest, żeby jasno je postawić i skomunikować, że słuchaj, nie podoba mi się taka sytuacja. Proszę, żebyś tego nie robił, nie robiła. Jasne zaznaczenie, czego nie chcesz. Jasne znaczenie, co ci przeszkadza. I jeśli potrzeba, eskalacja. Wyjście na wyższy poziom, zareagowanie na tą sytuację tak, żeby mieć pewność, że. No, okej, okay, długa osoba dostała wiadomość, że jeśli trzeba uruchomienie Team Lead'a, HR-ów, tak, żeby to podbić. Jeśli czuję, że może być jaka potrzeba, to warto, żeby to postawienie granic miało jakiś ślad papierowy, żeby było tam coś, czego może się odwołać na zasadzie. Ej, byłem, byłam tam, próbowałem, próbowałam. Nie działa. Czy możecie mi pomóc to załatwić? Na razie tyle. Jeśli byłoby coś więcej potrzebne, daj proszę znać. Flow działa dzięki Tobie, dzięki Twoim pytaniom, Twoim wątpliwościom. Im więcej Twoich pytań, tym lepiej. Pytaj. Mogą to być po prostu pytania normalnie w komentarzach do filmu. Im więcej takich pytań, tym bardziej ten kanał może powstawać w oparciu o to, co Was interesuje, co dla Was jest ważne. Nie ma potrzeby żadnej opłaty, żeby móc zadać pytanie. Nie ma tutaj patrona, ani niczego podobnego. Jeśli chcesz jakoś wesprzeć kanał, możesz rozważyć zakupienie czegoś na mindstore.pl, który jest sklepem powiązanym z tym, jak kanał działa. Natomiast jest to opcjonalne. Jeśli chcesz po prostu pytać, jak najbardziej pytaj. Im więcej pytań, tym lepiej. Do zobaczenia w kolejnych odpowiedziach.